Projekt przedsiębiorstwo. Kto to taki przedsiębiorca? Inicjatorem wszelkich działań przedsiębiorczych jest człowiek. Przedsiębiorca to osoba, która jest w stanie tworzyć nowe rzeczy, potrafi zrobić więcej, posiadając mniej od innych, potrafi uzyskać więcej, robiąc coś w nowy, inny sposób. Esencja przedsiębiorczości kryje się w umiejętności rozpoznania i wykorzystywania szans. Przedsiębiorcy, myśląc o przyszłości, podejmują bardzo wiele działań dla realizacji swoich celów. Najważniejsze z nich to planowanie biznesowe, finansowanie działalności gospodarczej i inwestycje w przedsiębiorstwie. Co to dokładnie znaczy? Planowanie biznesowe to formułowanie celów, określenie sposobów, w jaki zostaną zrealizowane. Pamiętaj jednak, że planowanie przedsięwzięć gospodarczych jest konieczne, zarówno działań inwestycyjnych, realizacji projektów, jak też otwierania działalności gospodarczej. Finansowanie działalności gospodarczej jest niezbędne do realizacji każdego pomysłu związanego z otwarciem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Wiąże się z koniecznością pozyskania zasobów kapitałowych. Część przedsiębiorców posiada własne środki pieniężne, ale często to nie wystarcza do realizacji całego planu. Wówczas przedsiębiorca musi pozyskać środki finansowe z innych źródeł. Inwestycje w przedsiębiorstwie są wszechobecne i towarzyszą każdej działalności gospodarczej. W tym przedsięwzięciu istotą jest rezygnacja z bieżących i pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości. Wiąże się z ryzykiem, ale też możliwym zwiększeniem zysków. Jak będziemy się uczyć? Poznajemy zasady budowania i prowadzenia biznesu, jego rozwoju i unikania ryzyk, ABC przedsiębiorczości. Ćwiczymy praktycznie stworzenie pierwszego startupu. Tu spotkacie się ze Startup Challenge. Gramy w biznes, rywalizując z innymi firmami na wirtualnym rynku w grze King Size. Zapraszamy!